Siema widzowie, witam was, kolejny odcinek The Team Bermuda. Możecie zostawić lajka na dobry początek, a my kontynuujemy sobie naszą historię, naszą przygodę. Słuchajcie, co tu się robiło w tejże, już zapomniałem, tak ostatnio zwolniłem z tempem nagrywania odcinków, to znaczy cały czas nagrywam mniej więcej dwa odcinki dziennie z tej gierki, to znaczy to jest czwarty odcinek, także wczoraj dwa odcinki, dzisiaj dwa odcinki, ale dzisiaj już mi tak się z rana nie chciało nagrywać. I tak dopiero teraz przysiadłem na wieczór, także jest taki ostrzał i nie wiem co tu się robiło, już kompletnie zapomniałem. Miałem dużo rzeczy na głowie, natomiast mam też dużo historii do opowiedzenia na temat tego kanału, także będzie o czym na pewno sobie tutaj rozmawiać, kiedy będziemy grali. Nie będę tego mówił, przestawiamy prawo, tutaj next, bla 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 bla. A w ogóle okiem nie umrze, trzeba dodać jak najszybciej drewna. No i co, łamiemy dzisiaj giereczkę w tak zwany pół. Taki jest plan. Nie pamiętam co jej na przykład miałem. Co mieliśmy? A mieliśmy się z nim tego zmierzyć na rękę, pamiętam już. Ale to musi zrobić Yuri. Yuri musi wbić poziom. A ja pewnie Yuri wbiłem poziom i dałem mu w scavenging znalazł mnie. No pewnie tak właśnie było. No dobra, ale muszę pamiętać, żeby Yuri w ten strand iść. Dobra, klikamy tutaj nexta. There are some plants. Możemy przerobić jakby roślinę na medycynę. Możemy ją tworzyć, tą medycynę. I pewnie tą medycynę możemy tworzyć w tym namiocie takim do leczenia ludzi. No ale na razie się obijamy z robieniem tych rzeczy wszystkich nowych. Z tego względu, iż nie mamy tutaj, nie mamy resursów, które byłyby nam potrzebne, żeby takie rzeczy tworzyć. Co mogę widzowie powiedzieć? Mogę opowiedzieć historię, właściwie szybką historię, to znaczy pierwszy raz dzisiaj zobaczyłem sobie na temperaturę. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu, chyba od miesiąca, zobaczyłem 29 stopni. Sobie nawet nie zdajecie sprawy, że poniżej 30 stopniach to jest zimno, kurwa. 29 stopni to jest niesamowite, niesamowite jak to jest, jak się człowiek przyzwyczai po takim czasie do 35 konstant. I nagle jak jest 29, to się czuje chłop jakby, nie wiem, w górach lodowatych, zimno, ja już chcę bluzę ubierać, ty, 29 stopni, a mi jest zimno, nie? Niesamowite. Cieszę się niezmiernie, jestem przez to taki, może trochę właśnie wyszedłem z takiego trybu ataku, że tak powiem, i trochę zwolnił mi mózg przez to, właśnie tak zrelaksował się, mówi, odpocznij sobie, nie ćwicz, zjedz czekoladę, co nie, jak tak. No ale na szczęście mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj poćwiczę, po tym jak nagramy ten odcinek. No jeżeli chodzi o czekoladę, mam nadzieję, że ją nie zjem, ale chodzi po głowie cały czas. No ale mam nadzieję, że nie, cały czas się staram iść w dół. No niestety ostatnio efekt jojo mi się pojawił i co schudłem, to przytyłem. Ale myślę, że będzie dobrze, myślę. Trzeba być pozytywnej myśli. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że algorytm YouTube'a w końcu po tylu latach zaczął się zmiłował się nade mną, nad tym kanałem. To jest niesamowite. Pierwszy raz w życiu widzę, że YouTube poleca moje filmy komukolwiek. To jest niesamowite. Takie uczucie po 6 czy 7 latach widzieć, że cokolwiek zostało polecone, nie? Nie dlatego, że ludzie, bo generalnie większość wyświetleń z moich filmów pochodzi od ludzi, którzy po prostu wpisywali to, co chcą zobaczyć. Czyli utknęli gdzieś w misji, tak? Ja miałem nazwę odcinka właśnie często, tak jak się nazywała misja, i oni chcieli zobaczyć, gdzie idą, i wpisywali nazwę odcinka i wtedy natrafiali na ten kanał. No i to działało, to może za dużo powiedziane, ale no coś tam robiło, tak? Ci kilka to osób wbiło tam, powiedzmy 300 miesięcznie, to jest żałosna liczba, no nie? W porównaniu do milionów czy coś, no ale zawsze coś. Potem tam były kroniki Myrtany, potem zacząłem tam jakieś poradniki robić, no to tam ludzie też sobie gdzieś tam wpisywali to, no i w pewnym momencie tam było 10 tysięcy miesięcznie, 15 tysięcy miesięcznie, o kurde, jaki ziomo. Zaraz chyba dokończymy tą rozmowę, albo przyjdziemy do niego później, abym chciał opowiedzieć tą swoją historię i jebać tego zioma. Tu potrzebujemy w ogóle laski, która będzie tutaj gotować nam w cooking potem. No ale, i on ma depresję też, to weźcie sobie wy pogadajcie. No ale nigdy słuchajcie, moje wyświetlenie nie pochodziło z polecanych, nigdy.
Mój kanał nie polecał YouTube przez... No nigdy po prostu, nigdy kurwa nie dał mi szansy. Bo ja mam tam statystykę, ile jakby wyświetleń pochodzi z polecanych i to jest 1%, coś takiego. I ostatnio, słuchajcie, wchodzę i każdy mój film wygląda tak samo. Pierwsze 6-7 godzin, nic, 5 wyświetleń. I potem, albo tam powiedzmy 10 wyświetleń miniatury, 20-30 wyświetleń miniatury i nagle... W ciągu chłopie 2 czy 3 godzin do 1000 zawsze dobija każdy praktycznie film, jeżeli chodzi o wyświetlenia miniatury i potem leci w górę, no albo przystaje trochę. Także widzowie, nigdy nie byłem bardziej kurwa szczęśliwy. Teraz to jest ten moment na wykorzystywanie tej okazji. Trzeba łowić ryby, chłopie. Trzeba łowić widzów. Dobra, weźmy sobie tutaj Juriego. Clickbaity, widzowie, same clickbaity teraz. Nie no, no ja zawsze miałem tak, że ja się generalnie skupiałem na tym, żeby, nie wiem czy to dobre podejście, ogólnie to jest chyba złe podejście, ale mogę się tym pochwalić, bo przynajmniej to będzie brzmiało fajnie, to znaczy zawsze starałem się skupić na tym, by ja był najlepszy, by mój sprzęt był najlepszy, by jakość tego odcinka była najlepsza, czyli na przykład w 2K, to jest już standard na tym kanale, w Full HD nie wrzucam odcinków, bo to żałosne. Żeby te moje wypowiedzi były na jakimś tam fajnym poziomie. Ja nigdy nie skupiałem się na tym, żeby robić cokolwiek pod wyświetlenia. Zawsze skupiałem się na tym, żeby robić po prostu dobry content z tego, co robię. Czyli jeżeli gram w grę, to starałem się myśleć, co bym mógł zrobić potencjalnie, żeby widz mógł... żeby widzowi się dobrze spędzało czas oglądając tą giereczkę. No i tak się zawsze skupiałem na tym wszystkim. Na przykład jedną z zasad, które mam, no to nie mówisz o widzach nagrywając odcinek, bo to są takie nudy. No ale dzisiaj to już musiałem się pochwalić widzowie, musiałem. Jestem kurwa przeszczęśliwy. Ona nie ma co gotować, tak? Nie ma ryb. O kurde, już wszystko ugotowała. Dobra, no to eksploracja. Przeszczęśliwy jestem, naprawdę. No, nie, petarda jest ostatnia. Ostatnio jakiś najlepszy tydzień na świecie jest. Przysięgam wam. I jest chłodno. I sobie trochę zarobiłem. I wyświetlenia w górę. I zrobiłem super filmy. I chłopie, schudłem. Chyba z 4 czy 5 kilo. I się czuję energiczny. I normalnie chodzę spać. I jestem na nofapie często. Chociaż na przykład nie zawsze mi się to udaje, ale... Ale staram się. Nie oglądam już przynajmniej tak dużo filmów jak kiedyś. I w ogóle na przykład nie korzystam jakby z takich, powiedzmy, rozrywek typu właśnie. Nie oglądam też za bardzo filmów. Znaczy, że ja generalnie to nigdy za bardzo nie oglądałem filmów innych twórców. Ja po prostu lubię robić filmy, więc ich nie oglądam. Ja nie mówię, że jest coś złego oglądając filmów, nawet przeciwnie, no jest. Ja, ale no, koneserem, ja chociaż znalazłem się kanały, w których jestem faktycznie koneserem i zawsze oglądałem na przykład koło oglądałem zawsze. No to znajdzie się, historia bez cenzury, zawsze, każdy odcinek. Nieważne co do zrobienia, historia bez, może poczekać, nie? Jak historia bez cenzury w życiu odcinek, zawsze wejdę. Ten niech łowi ryby, już widzę tutaj depresję wyleczył, ty też coś rób, Hunting Bow. No jaki jeszcze był kanał? Kiedyś był Logan Paul, też nieważne co robiłem, to po prostu wszystko wrzucałem, między innymi Logan wrzucił odcinek, chociaż on nie ma za dobrej reputacji na świecie. To ja go oglądałem od pierwszego odcinka i od pierwszego Vine'a jaki wrzucił. Także to są bardzo długie czasy. To już się po pewnym czasie przyzwyczajasz do humoru i tak bardzo zżywasz się z postacią internetową i jesteś w stanie ją zrozumieć po prostu. Co zrobiła dobrze, co zrobiła źle, gdzie powiedziała żart, gdzie może przesadziła, ale często jak już kogoś lubisz, to nawet jeżeli tam przesadzi, to jakby przymykasz na to oko. Często tak właśnie z Loganem było. To jest gość, który bardzo, bardzo lubił przeginać w każdą stronę. Ale rozumiem, że to był jakby część tutaj teatrzyku. Dobra, zebraliśmy kamienie i mamy tego zioma do pogadania. Możemy go przeszukać na początku, niech to zrobi Julia, bo ona ma tutaj stealtha najwyższego. You can take those, I don't care. Możemy wziąć tutaj czekoladki.
Nie, czemu ta czekoladka mi w głowie? No nie wytrzymię, ale przysięgam, jak wezmę czekoladkę, to robię 24 godziny, bo ja się będę czuł zbyt źle, że tego, zjadłem czekoladkę i będę musiał się ukarać, ja tak mam czasy, no. I wtedy będę musiał nie spać jak najdłużej, nie? Żebym nieprzytomny już był. Żeby tą energię jak najwięcej spalić. Przede wszystkim będę ćwiczył 3 godziny. Dobra. Hello, last one. I knew you were coming. Wiedziałem, że przychodzisz. Kurwa, to tyle? Ja myślałem, że tam będzie większy dialog. Dobra, to mam to przeczytam. On wie, że mam jakieś zadania do wykonania i możemy do niego przyjść, kiedy wykonamy te zadania. No dobra, musimy pokonać laskę na siłowanie ręczne. No myślę, że damy radę ostatecznie ją pokonać, tylko potrzebuje mi tutaj Yuri wbić poziom. W ogóle możemy wykonać tego. Możemy tutaj skraftować nowy przedmiot, chętnie bym to zrobił. Kto jest dobry jeszcze w crafting? Jesteś dobra? Oj, tragiczna jesteś. A ty? O. No i super, wy się dogadacie. Oni niech sobie tutaj skawędzują, cokolwiek tam robią. Oni zbierają liny. No niech będą liny w takim razie. Bez znaczenia w sumie co oni skawędzują. W sumie tak generalnie to się wszystko przyda. No i zobaczmy, ile im to zajmie w sumie robienie. Sporo, 16%, no to wygląda na to, że kilkanaście dni tutaj przesiedzą. 6, może 7, zależy ile szczęścia będzie. Tutaj ten ziomuś myślę, że dostarcza tyle jedzenia, że nie musimy się w ogóle żarcie martwić, że ten jeden gościu będzie w stanie solo tutaj zapewnić dla całej drużyny żarcie. No i niech ta Julia tutaj gotuje. Baba Lugera. Giant scale. Wielka jakby waga. Możemy wziąć albo broń, albo kamień. Weźmy broń. Nie weźmie to Julia. Udało się, chyba. Jak brałeś miecz, your blood suddenly boils? You want to wave that thing to train yourself? You go to freeze again near this. Twoja krew? Zagotowała się? To tak? Suddenly boys? Dobra, w każdym razie siebie tutaj skrzywdziliśmy. Nie możemy znaleźć, jak wróciliśmy tutaj, nie możemy. O kurwa, znaleźć wagi więcej. 20 więcej fatingu dostaliśmy za darmo. Spoko. Dobra, niech oni craftują. Ona w sumie też coś może robić. Co ona robiła wcześniej? A, wyszukiwała nam nowe rzeczy. Już niedużo zostało rzeczy. Ostatnia rzecz do wykonania w sumie, do wynalezienia. No i tą mapę trzeba przede wszystkim odkrywać i tyle, gituwa będzie. Ale powykonajmy to jakieś mid-dryer. Chociaż to w sumie jest niekonieczne. Niekoniecznie potrzebne, wydaje mi się. Chociaż nastakujemy sobie tego mięska. Później ten dziadek będzie mógł robić różne inne rzeczy, więc może jednak. Przyda się tutaj ten mid dryer. Dobra, dzień 31 zakończony. Myślę, że ten i następny odcinek i łamiemy tą giereczkę w pół. Generalnie długa ona jest zazwyczaj, tylko tutaj ludzie często czytają te dialogi. Nie wiem, ja bym. No, za nudne są dla mnie te dialogi, nie będę ukrywać. Nie będę się zmuszać, żeby tutaj czytać dialogi, których nie chcę czytać po prostu. Każdy chyba może sobie zatrzymać, bo albo spowolnić tempo i wyrwać tam klatkę, jeżeli chciałby. Myślę sobie tutaj przeczytać, aczkolwiek sądzę, że nie ma takich tutaj psychopatów. Znaczy, sądzę, że tutaj jest sporo psychopatów, ale. Ale myślę, że akurat. Nie wiem, czy wy też to widzicie, że tutaj. Te tańczą? Czy tylko ja? Jak to się w ogóle nazywa? Rozgwiazdo. Jak widzisz, to jesteś takim samym psychopatą jak ja, Popsma. Zrobiliśmy czachę. No dobra. Back to the camp, Yuri, masz wbijać poziom. Rozumiem, bo ty jesteś przyszłością, nadzieją naszą. Na lepsze jutro, ty. Ja muszę questy wykonywać, a ty się opierdalasz, Yuri. Proszę dla widza, tu szybciej. Skipujemy. Szkoda, że nie ma takiego tego.
Teraz to już po czasie się to nudzi, szkoda, że nie ma takiego jednego przyciska na skip po prostu. Może kurde jest? Może jakiś escape'ik? Nie. Enterek może? Nie ma. Nie ma jednego przyciska na skipa wszystkiego, a szkoda. Mogli to przewidzieć, że w sumie po jakimś czasie to się będzie nudzić, ale tak jak mówię, to jest to jakby pierwsza produkcja tych twórców, więc jakby odpuszczamy. Myślę, że ta druga giereczka o tych wikingach może być naprawdę, naprawdę spoko. To jest podobno ulepszona taka wersja właśnie tego. Jest tam więcej opcji, ma więcej pozytywnych opinii. W ogóle kurwa, ostatnio sobie przechodzę na streama. Ja sobie normalnie... No, oj, kamerka mi zdechła. Słyszałem na mieście, że najwyższa jakość na wideo. Nie no, powiem to tak, ostatnio przechodzę sobie przez Steama i nagle słuchajcie, mi normalnie jakaś taka giereczka wyskakuje na samym środku, nie? Ja mówię, no dobra, co to za giereczka, nie? Wyglądała tak dziwnie właśnie, tak kurwa podejrzanie wyglądała od samego początku, nie? Ale mówię, no kliknę, no co? Nowa gierka, ja czasem sobie zapisuję różne gry na tym, na liście życzeń, no i później kupuję, jeżeli chcę je ograć. Mam chyba, nie wiem, 200 produkcji czy 300 na tej, a więcej mam chyba, z 400 na liście życzeń, także na pewno nam gier tutaj nie zabraknie. Oto fajna skrzynka. Wygląda całkiem ciekawy, to prawda. Search, możemy ją przeszukać, niech to zrobi Julia. Chłopie, ja w to klikam, a tam normalnie na pierwszy ten, na pierwszy filmik, trailer tak zwany, normalnie się dupcą. Ja mówię, co jest grane, nie? Na trailerze. I ja mówię, co to kurwa jest, o co tu chodzi? Ja mówię, czy jestem na Steamie? Hacked? Czy co jest? A to się widzowie okazało, że normalnie macie całą kategorię giereczek dla osób dorosłych i tam jest Not Safe From Work. I tam są kurwa jakieś normalnie gry. Ludzie robią normalnie jakieś małe tego. Produkują giereczki, wypuszczają i ludzie grają, ty. Ja w ogóle odkrywam jakiś nowy świat dzisiaj. Ja mówię, co jest grane, nie? Ja mówię, nie no, muszę kupić coś. A ostatecznie kupiłem, ale z ciekawości to bym zobaczył. Aczkolwiek tak ja sobie pomyślałem, że mam w takie gówno pewnie grać, bo to pewnie fabuły za dużo nie ma. Jak ja mam teraz spędzać sporo mi dość czasu na to, żeby tam dojść do sceny i nie tylko do sceny, to mówię, pierdolo, za dużo czasu. Tak przez chwilę rozkminiłem, czy może by z widzem nie zagrać. Dla widza i na przykład zablurować. Taką śmieszną taką gierkę byśmy ograli. Ale dziwnie bym się skończyło i tak ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu. Ale może kiedyś zrobimy segment dla widza. Taki. Jak to głupie, straszne. Ale no co? To by pasowało do mojego humoru akurat. Dobra, iść tutaj łowić ryby. Kiedyś chciałem nagrać tego. A to akurat fajny pomysł. Kiedyś ogarnąłem Sims. Ale skurcz nogi. Ogarnąłem Simsy. I słuchajcie, ogarnąłem, jest taki mod na Simsy. Różne są mody, ale jakby jest taki mod jakby, który, taka paczka modów, które jakby sprawia, że to jest takie prawdziwe życie. Czyli możesz kogoś zamordować w Simsach. Co jej w ogóle dajemy? Knowledge? Dajmy. A chociaż ona zaraz przecież wynajdzie ostatnią rzecz, już więcej nie ma. To jakie knowledge? I dajemy harvesting chyba, nie? To harvesting. Gdzie jest harvesting? Tutaj. No i jest taki paczka modów, która zamienia całego tego. Całe Simsy na to, że to jest takie prawdziwe życie. Możesz normalnie tam hodować na przykład narkotyki. Albo i mogą cię złapać, możesz iść do więzienia, możesz kogoś zamordować. Możesz sprzedawać narkotyki, możesz jakieś prostytucje, gangi, nie? Tak wiesz, ale możesz też sobie normalnie... A, bo ja przecież... Poczekajcie. Ale możesz sobie też normalnie jakby żyć tam, nie? Nie musisz robić tych rzeczy. I tak pomyślałem kiedyś, że właśnie zajebistym pomysłem było, jakbyśmy kiedyś nagrali taką serię, nie? 99%, 94%, no wariacie. Tutaj chyba scam trochę jest.
No i byśmy zostali jakimś baronem narkotykowym i kiedyś tak o tym pomyślałem. No i miałem to zrobić, ale ostatecznie nie zrobiłem. Nie pamiętam, a pamiętam chyba dlaczego. Najzwyczajniej w świecie nie miałem w tamtym okresie czasu. Szkoda, szkoda, szkoda. I odinstalowałem, bo potrzebowałem miejsca na komputerze. Ale miałem już wszystko ogarnięte dla widza. No, ale by była koks seria, mi się wydaje. W sensie taka śmieszna w miarę. I plan był oryginalny taki, by zrobić takie miasto, w którym na przykład będą youtuberzy różni. I oni będą odpierdalać jakiś syf, typu zabijać się i tak dalej, gangi robić. A ja sobie będę siedział i grał, Popsman. Wydawało mi się to całkiem godnym pomysłem. Z perspektywy czasu w sumie wydaje się turbo głupim pomysłem. Nie wiem, czy bym chciał to zrobić jeszcze raz w sumie. A, bo to są te liczby w ogóle. Nie wiem, o co chodzi z tymi liczbami. Behind the pot. A, bete into the pot? Co to znaczy bete into the pot? Że ja się z tego mogę napić, tak? Pierdole, hunt the wolves. Zapolujmy na te wilki. Elo. Wilki się nie wydają się zdenerwowane, że tam stoimy. Są jakby w trasie. Another hero insider is as if you hadn't sleep on. Czujemy się nagle mega zmęczeni, jakbyśmy praktycznie nie spali przez cały tydzień. Okej, okay, ja tutaj mam Golden Wind złote tutaj koło. Możemy wziąć higher purse, a możemy wziąć jakieś. The lowest purse. To jakaś zagadka jest? Czy po kolei mogę wszystko wziąć? Nie wiem, weźmy tego. To opakowanie, które jest najwyżej. Czemu by nie? Damy radę? Damy. Tej dechary wzięliśmy te opakowanie najwyższe i przeszukaliśmy to. Jak włożyliśmy tam rękę, zostaliśmy ugryzieni przez coś. A kiedy spojrzeliśmy na to, nic tam nie było. Okej. Czyli chyba nie do końca dobrze tutaj strzeliliśmy. Tutaj w ogóle są ryby, można je złowić. No to kij w to, nie? Kij w to, już w takie rzeczy już się nie bawimy. Alejandro. Co idziemy tutaj, Alejandro? Bo ja mam wrażenie, że Alejandro zaraz szybciej wbije tego. Ten stręcz i ten poziom będzie wbijał niżej ten pieprzony Yuri, ty. Yuri w ogóle nie wbija poziomu, nie? On jest mega, mega nikumarski. On jest mega szefem, ale mega mu ciężko idzie improvement. Czyli ciężko mu idzie pójście do przodu. Jerky time. Stworzyliśmy suszarnię do mięsa. A to jest potrzebna w ogóle jedna osoba, żeby to suszyła. Nie wiem, beznadziejne to, co ja robię. Te przedmioty i tak mi się nie przydadzą. Przecież ja tą gierkę zaraz połamię. Po co mi jakieś takie rzeczy? Łódzcy się na pewno przydają. No i przede wszystkim dużo osób by trzeba było na eksplorację wysyłać, żeby one tu przeszukiwały tą mapę. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Serge, no idź Yuri, żebyś poziom wbijał. Musisz wbijać expa. 7 łódzców, zajebiście, 2 ropcy. Zajebiście, tylko ty mi poziom wbijaj, Yuri. Poziom, rozumiesz? Musimy trzymać poziom. A pokaż w ogóle te dry mills. Ile ty tego będziesz suszyć? Nie wiadomo w sumie. Mogę zobaczyć, ile mam jakby jedzenia? Generalnie? A, mogę. Nie mam w ogóle nic do jedzenia oprócz tego. Oprócz świeżego mięsa. A jeszcze tego sojo. A, mam tu. Tasty meal. I sojowe też, sojowe tutaj. Wydaje mi się, że to oznacza kiełki. No dobra, to chyba będziemy to suszyć, to mięsko. No i jakby suszone mięso też mam. Dobra, ty idziesz tu, ty idziesz. Jest coś w ogóle jeszcze do researchowania? Mam wrażenie, że nic już nie ma. Jest jeszcze jedna rzecz. A ona nie skończyła chyba, nie udało mi się jej się zresetować. Tak jest, 94%. To weź tam przeszukaj. Co trzeba przeszukać? Ty idź polować. Polowaj, chciałem powiedzieć. No i skończ, pokaż ostatni przedmiot.
I ociekręca, myślałem, że papier toaletowy jest ostatnim przedmiotem, nie? Myślałem, że całe te wszystkie starania 4 odcinków od... po to, żebym dostał na końcu papier toaletowy, nie? Okej. You can't stop the progress, odblokowane osiągnięcie i mamy empty library. Library. Czemu ja mówię library? Żeby powiedzieć coś po angielsku, musisz przestawić swój mózg na angielski. Ja takim Polish Englishem. Chociaż Polish English spoko jest. Gdy ostatnio dowiedziałem się, że coś takie jak Polish Dogsy istnieją. Polish Dog. Jak masz hot dogi, to masz też Polish Dogi. Znaczy w Polsce nie istnieją takie rzeczy. I tak mi się wydaje, nie wiem, nigdy o tym nie słyszałem. Ale w Stanach Zjednoczonych są takie coś jak Polish Dogi. Bo tam w Kanadzie i tak dalej. Polega to na tym, że biorą chleb. Znaczy bułkę jakąś, albo taką, no, hot dogową bułkę. I wpierdzielają kiełbachę w to po prostu. I to się nazywa Polish Dog. Taki hot dog, tylko z kiełbasą. No i tak przez chwilę mówię, co? Bez sensu. A potem przecież przypomniałem sobie, że za każdym razem dokładnie tak samo się robiło. Czyli brało się chleb i wpierdalało w to w kiełbachę i się jadło to po prostu z grilla, albo tam z ogniska. Więc generalnie większość tych nazw jest strasznie głupia. Ale akurat tu chyba mieli rację. O nie, wyobraziłem sobie to jedzenie. Nie, przestań. Otrząśnij się, jesteś kurwa, musisz ogarnąć się, nie? Musisz się otrząsnąć, w ogóle co ty gadasz dla widza? Widz teraz je hamburgera i co, przez ciebie zje? Co ja sobą reprezentuję? No to Yuri reprezentuje, mam nadzieję, że o 8 stręcza więcej. I wystarczająco dużo, żeby pokonać tą laseczkę. Yuri, ty nie dasz rady. Lecimy, 90 wystarczy? Kurwa, tylko gdzie ona była? O. Znaczy dziwne, że za pierwszym razem trafiłem. No nie. Kurwa, a spróbujmy ze 3 razy, tak, bo... Nie no. O, udało się. Jest, udało się, wygraliśmy. Not bad, I'm not quite impressed. Nie jestem, nieźle, ale nie jestem jakoś zadziwiona. Nie jestem najsilniejsza z mojego rodu, z moich ludzi. Mam następne zadanie do ciebie, żebyś pokazał mi swoją prawdziwą siłę. Jest jakiś tam lion, czyli lew śpiący niedaleko dżungli. Pewnego dnia połknął mój jakiś przedmiot, który potrzebował, który mój przedmiot, który był dla mnie bardzo istotny. Odzyskaj go dla mnie i wtedy będę, powiem, że jesteś godzien. Tak. Okej, czyli musimy pokonać pierdzielonego lwa. Ja wiem, gdzie... Znaczy, wiem, że tego lwa spotkaliśmy, natomiast nie wiem, czy w sumie na tym save'ie. To jest pierwsza sprawa. A, na tym. A druga, to nie wiem, czy go znajdę, ale widzę, że całkiem nieźle nam poszło. Niech idzie ta. Niech idzie ta laseczka w sumie. Potem przedmiot. O kurde, slice his throat with the knife? Pet him on the nose. Pogłaszmy go po nosie. O, widzimy, że coś utknęło w jego gardle. Szybko weźmy item, albo możemy go kontynuować głaskać. Szybko weźmy item. Tak szybko jak położyliśmy tam rękę. Jak to powiedzieć, zamknął was scenę, nie? W sensie ugryzł nas i prawie urwało nam rękę. Udaliśmy się w tak zwaną ucieczkę i nie wygląda na to, żeby gość nas tutaj gonił. To spróbujmy jeszcze raz, ty stealth. Okej, sukces. Pet him on the nose. Kontynuuj to pet him. Okej. I teraz się udało? Teraz jak już wiemy, że możemy mu zaufać,
O, udało nam się sięgnąć po tą rzecz, którą tam miał w tym gardle i powoli ją wyciągnąć. To przepiękny, ale klejący się róg myśliwski chyba. Dobrze mówię? Hunting horn. Tak mi się wydaje, że hunting horn to znaczy, że horn to znaczy, że róg myśliwski. To jest. Ja mam taki do picia, tylko oczywiście no nieprawdziwy. Jakby nie zabijamy zwierząt. Ale fejkowy. Całkiem ładny jest w sumie. Dobra, to chodźmy porozmawiać z tym ziomówą. Niech to zrobi Alice? W sumie ona ma największą dyskusję, może się przyda ta dyskusja. Okej, możemy z nią porozmawiać teraz. Powiedz mi więcej o twoim tutaj... O twoich ludziach. Było nas tu wiele przed tym, jak się katalizm jakiś tutaj wydarzył. Może cynk w odrze, czy co to tam jest. Też mieli taki problem. Nasz lider widział znaki, wiele złych omenów. You can still some find of them around here. Możesz nadal je tutaj znaleźć niedaleko. Te złe omeny, które przypominają nas o tym wydarzeniu. Ostrzegł miasto, ale nikt mu nie wierzył. Było tylko kilku z nas, którzy poszli za jego słowem. Wcześniej w ogóle było fajnie, bo miałem dźwięk z kamerki, jak ona mi się wyłączała, ale no trudno. And now it's only us. A teraz tylko my jesteśmy tymi, którzy zostali. Such a irony, a great city of all. Taka ironia, największe miasto, najlepsze miasto ze wszystkich. Największe, najbardziej zaawansowaną technologią, jaka istniała. Wszystko wyczyszczone. Przez to, że ludzie nie słuchali Shepard Warning. Ostrzeżeń Sheparda, czyli Shepard to znaczy ten ziomek, co chyba wyprowadza owce. Pasterza, tak się wydaje. Find Polo, he's the one that brought the prophecy to us. Znajdź Polo, on jest tym, kto przyprowadził przepowiednie do nas. Znajdziemy go w najbliższej dżungli. Plus dajmy mu tego, nasz tutaj, jej róg. Trochę się, delikatnie się zarumieniła. I kontynuowała w tym samym tonie. Wtedy wrócisz do mnie. I powiedz mi wszystko, co on powiedział. A to jak? Ja bym się... A dobra. Dobra, najpierw pogadajmy z tym ziomem, bo już go znaleźliśmy w sumie. Ale fabułki jest. Dobra. Alice. Cześć wybrańcu. Wiem, że coś dla mnie masz. Mamy. Wiem, jakie są twoje intencje, a niestety moje serce należy do Afrodyty. Chcę, żebyś mi pomogła powiedzieć, co do niej czuję. Afrodyta? Poczekaj, co? Już ją znasz. Tylko nazywałem ją miłością. A Artie powiedziała nam, że znasz przepowiednie. I feel that her love for me has driven into tracking you only our leader. Nie chcę już mi się czytać tego. Sadly we have noticed that my own have lost the revenge. Dobra, tu jakieś głupoty. Nieistotne. I will tell you. But only after you caring. Dobra, coś nam powie o tej tego wszystko, tylko musimy do niego wykonać zadanie. Dobra, to wykonajmy dla niego to zadanie. Bla, dobra. Co on za ciebie zrobić? Zanim ty mi powiesz, jaka jest przepowiednia, bo zaraz szlak trafi. Find the golden apple. Ty! Golden apple. Ty, to nie jest jakieś przecież... Nie jesteśmy w jakimś Edenie albo coś takiego? Ale jaja.
Vampire? No idź dalej. O, nie udało się. Injury wzrasta, ale nie udało się zebrać tego. Musimy zebrać... jabłko. Git. A jeszcze bardziej. O, udało się. It hasn't turned to dust yet. Dobra, udało się. Mam jabłko, golden apple. A w ogóle co mi daje jabłko, jakbym chciał jednak zjeść? Gdzie zjesz? To z ciekawości tylko. Mam golden apple. Quest item, okej. Okay. Złote jabłko, możemy mu go dać. Chosen one, wybrana. Udało ci się wypełnić moje zadanie małe. Bla 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 bla. To kim wy jesteście w ogóle? You should know by now. Powinien się teraz domyślić, że mieliśmy największą... że byliśmy największą potęgę dawno temu. Ale straciliśmy wszystko w tym. Za sprawą jakieś tutaj, za jakieś katastrofy. To są pewnie jakieś tego, nie? No ci, jakieś nie, jak oni się nazywają? Antarktyda, ty. Ci, co pod wodą oni byli. Nasi ludzie to największe umysły świata, ale wszystko przychodzi z ceną. Jesteśmy zachłanni i samolubni. Nasze społeczeństwo było oparte na pieniądzach. I od dzieciństwa byliśmy uczeni, żeby zawsze celować wyżej, a nie zadowalać się własną sytuacją. Ewentualnie to poszło za daleko. We may have been revered as gods. Możliwe, że jesteśmy bogami? I can't to think of it. Tak, to we may have been revered. Czy byliśmy zwracani jak bogowie? Chyba to znaczy to słowo, nie wiem co to znaczy. Ale superior power above you. Ale zawsze jest jakaś wyższa siła nad tobą. Nazywa się natura. I ją wkurzyliśmy. Nasza ziemia... Revenge by terrible flood. Została zalana? Terrible flood? Living only this little piece... Ta, została... A, czyli ich ziemia została zalana, a... I tylko im został tutaj ten mały kawałek ziemi na środku oceanu. And here we are, the only remains of the roots in the whole world. I tutaj jesteśmy, jedyni pozostali z rządzących światem. Dawno już zapomnianych. Wszystko fajnie, ale co z przepowiednią? A tak, tak. Don't dwell on the past, keep on pushing forward. Lecimy do przodu. You go far with this kind of mindset. Zajdziesz daleko, jeżeli będziesz miał takie myślenie. Nasz lider nazywał się Zeus. Już go spotkałaś blisko swojego obozowiska. On jest najstarszy i jest też powodem, dlaczego wszyscy żyjemy. Ktoś tam medytuje. Come down, go seek Athena. She knows how to get him. Musimy iść do Ateny, ona wie jak go wybudzić z medytacji, z jego transu. Żyje, tak, tak, jakiś tutaj w Eastern Jungle, no to my wiemy gdzie jest mniej więcej Atena. Jest ten ziomo, musimy znaleźć Atenę. Czy po wykrzyknikach już ją spotkaliśmy, no nie wiem jak będzie dokładnie żyje. To nie jest Atena? To chyba była Atena, nie? Czy nie? Czy to Love? A nie, to nie jest Atena. Find Atena in the Eastern Jungle. Ty to czekaj, Atena to nie była tamta. To raczej nie wygląda mi na Atenę. Atena mi się wydaje dość damskim imieniem. To tutaj nie, tutaj też nie. To ona też nie jest Atena, prawda? Chyba też nie. Ale było fabułki tutaj. Siema słabiaku. Co Apollo powiedział o nas? Nic ci nie powiedział, bo jeszcze... No właśnie, to może dajmy mu ten róg, czy nie możemy mu dać. Dobra, musimy pogadać z Ateną, a tu nie ma Ateny nigdzie. To nie jest chyba ta. To nie jest Afrodyta? Chyba tak, Afrodyta, czyli musimy znaleźć Atenę.
Jeszcze nie mamy jej odkrytej. Dobra, czyli ogólnie my jesteśmy na tej wyspie z bogami. No dobra. Ciekawy zwrot akcji. Dziwny plot, szczerze mówiąc, ale może być chyba. Dobra. Trochę się zajęliśmy fabułką w tym odcinku. Generalnie to nie czytaliśmy w ogóle w tej fabułce, ale mam wrażenie, że kiedy właśnie przyszedł moment na czytanie tej fabuły i zobaczymy, właśnie teraz się dowiedzieliśmy, że to są bogowie, nie? Więc akurat teraz właśnie taki fajny plot twist i zacząłem czytać tą fabułę, tak sobie chyba zajebiście. Ja bym sobie dokończył jeszcze ten dzień. Niech ten Jacob sobie odpocznie, sorry, że uderzyłem w mikro. Oni sobie tutaj pogadają, to niech słyszy mnie, więc no dobra. Skipujemy. Nie musimy znaleźć Atenę, ale to musimy liczyć na naszych... tutaj odkrywaczy. Nie wiem, jak ich inaczej nazwać. Odkrywają rzeczy. Odkrywaczy? Nie. No. Przeszukiwaczy może bardziej. Poszukiwaczy może. I liczymy na to, że znajdą coś fajnego. Tutaj trzy drewna sportowe zebraliśmy. Może być. Oni się już w miarę wyleczyli. Bardzo szybko im to w sumie zajęło. To wyleczenie się z tej depresji. O kurwa, jakby się ta depresja szybko leczyło o gościu. Ona co dobrze robi? Ona dobrze tylko researchowała, tak generalnie. Tak to w sumie to nic dobrze nie robi. Może zbierać owoce, ale... O, zbieraj te owoce w sumie. Niech już będzie. Oni, dobra, idźcie szukać tego, ty idź łowić, ty idź, nie wiem, gotować. Next. O kurde, ile nagotowała. Ty, a to nie jest tak, że ona wszystko, co mamy w ekwipunku, gotuje? Tak ostatecznie? Nieważne, ile tego jest, to ona po prostu na raz łączatuje? Może tak być w sumie. I jakaś nowa miejscowa, ale ogarniemy, co się w tej miejscowie znajduje w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Mam nadzieję, że seria trafi do tych ludzi, którzy tutaj, do których ma trafić. I że będzie im się dobrze oglądać, bo tak generalnie sobie wyobrażam, że to nie jest najbardziej ekscytująca gra na świecie. No ale myślę, że... Liczę na to, że po prostu trafi do dobrych osób, do których ma trafić, czyli do takich, no co, ludzi wyższych sfer, co najmniej. Astronautów, fizyków, filozofów, filantropów, wiadomo. Którzy doceniam kunszt tej giereczki. Dobra, tu mamy jakieś gówno w sumie, co odkryliśmy, jakieś owoce, ale je sobie pozbieramy jutro, widzimy się jutro. No i co, łamiemy gierkę w pół już jutro pewnie i skończymy tą gierkę jutro, pojutrze będzie koniec. Zobaczymy, jaki będzie finał. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam też na inne serie, może trochę bardziej emocjonujące. Nie, czy tam filmy o zaginionych różnych rzeczach, kontentu jest sporo, jeszcze przed kilku lat też jest masa. No i na mój drugi kanał tam, takie filmy są, gościu, taki content jest, że fest dobry jest content. Dobra, widzimy się jutro.